Cześć, jestem Marlos, czyli Krwawy Deszcz. Ze mną jest Ola, czyli X-Misia XX i Black Force. Nie pytajcie. Tak bardzo. Tak bardzo. Dlaczego nie ma jakiegoś normalnego odcinka z CS-a, z LoL-a, z poradnika czy cokolwiek, tylko jest metin? I o co tutaj chodzi? Ja to nagrywam. No dobrze, pierwszego, czyli dzisiaj jest nowy odcinek. Chociaż tu pisze dalej 35. Dobra, nie wiem, coś tu się zwaliło z tym, z datami. Co się działo, dlaczego z tego nagrywamy? Jest taki fajny event, z którego chcemy coś, no ja bardzo chcę coś wydropić. Jest tu taki gacek, tak jak tutaj są takie pety, jak właśnie taki ptaszek. To za tobą lata taki gacek. I zaraz wejdziemy i pokażemy, na jakiej zasadzie to działa. Więc zainteresowanych zapraszam. Na dole jest link do Metina, więc możecie sobie pobrać i z nami sobie popykać. W gildia jest taka bidna, bo jest bidna. No bo jest bidna taka gildia, nie ma tak nikogo zbytnio takiego. No, dobra, wchodź. Zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. W sumie teraz sobie nagramy, ile to trwa. Żeby wejść w ogóle, trzeba iść do tego Jacka. Ja go nazywam Jacek. To jest taki Jacek z rękami w kieszeniach. O, właśnie, cześć Jacek. Właśnie, pomachał. No, tak o zrobił. Dobra, Jacuś nam pomachał. I trzeba zdobyć klucze. Klucze ma Ola na szamanie. Klucze się dropi z takich skrzynek. Te skrzynie się zdobywa z bicia po prostu. No, chodzi, że bije się potwory. To się zdobywa z skrzynki lub kluczyk. No, tych kluczyków udało nam się wydropić na dosyć sporo wejść. No i idziemy. I o co tu chodzi? Żeby to zabić, no trzeba mieć jednak jakieś lepsze eku, dlatego chodzimy na trzy kąta. Bo inaczej by było kiepsko. Dobra, odpalamy się. A, buf. Bez buffa nawet nie ma co do niego podchodzić. To jest jeden boss. Nie ma levela aktualnie ten boss. Dobrze, już idę po niego. I zaraz będzie wszystko jasne. Najpierw trzeba sobie go pod ścianę jakoś walić. Co z niego dropi? Z niego dropią zmianki, dodania, kryśki, jakieś dopalacze, materiały, dużo fajnych rzeczy. Więc warto, a co najlepsze, dropi też z niego gacek. Czyli ten. Tego nie, z pilota. No z tego nie, ale chodzi mi o cały dungeon, mówię. No i co tutaj jeszcze tak o nim ciekawego powiedzieć? No oprócz tego, że dropi z niego fajne rzeczy, dropią. Jest krótkim dungeonem, no bo tylko trzeba zbić trzy bossy. To jest pierwszy boss. Zaraz potem będzie taki grubas, który trzeba go toczyć. I trzeci to jest ten piłat, czyli ten właśnie najważniejszy, o którego nam się rozchodzi. I może nawet w tym odcinku uda się wydropić tego gacka, co dropimy 2 dni. No bo 2 dni na to chodzimy. Od wczoraj, dzisiaj. No i jeszcze może jeszcze pochodzimy na to, bo to jest ogólnie event jest do wtorku. Do nie, wtorek, będzie jak wtorek. Do 24. No ale to już jest tutaj środa. No Boże. Dzisiaj jest wtorek. To jest do dzisiaj, do 24. No. Znaczy, czarny pisze, że do środy jest. Tak. Chyba nie. Chyba na forum czytałem, że to jest do tego. Z tego jeszcze dropią seteczki. Czyli bardzo fajny ulepszacz, może nie ulepszacz, a bardziej taki dopalacz, jak to się kliknie, to masz 100 życia, ludzie to bardzo kupują, jeżeli idą na wojnę. Z tego jeszcze dropią kostiumy, które są nowymi kostiumami w Metinie. Coś jeszcze z tego takiego dropi pożytecznego? Chyba nie. Tylko ten gacek, który bardzo go chce. I ja go zdobędę. No, a cały dungeon polega na tym, że trzeba po prostu zdobyć 3 klucze. No bo jeżeli idzie się w 3 osoby, to zdobywa się 3 klucze. Jeżeli idziesz w 2 osoby, to bierzesz 2 klucze. Chociaż w 2 osoby, no nie każdy umie to zrobić w 2 osoby. My to
Nie no, w praktyce to my to w dwie osoby robimy, bo dwie osoby biją, ale szaman, bez szamana to kiepsko by tu było. No Tak, i... pisze, że na 80 razy jest na tym głównie. Dosłownie. W sumie nie wiem, który. Teraz jesteśmy już 12 w tym momencie, dzisiaj. Wczoraj też byliśmy 11 razy. No, a dungeon sam w sobie nie jest ciężki, no bo co tu trzeba zrobić? Po prostu przyjść kątem, ustawić go pod ścianą i klepać. To jest cała filozofia tego dungeonu. Ale najgorsze jest to, że te bossy są, no, są tanki. Na ubicie tych trzech bossów masz 25 minut. Coś jeszcze takiego powiedzieć miałem? Aha, no i te klucze trzeba zdobywać. Te klucze, to jest dokładnie ten klucz. Te klucze, no nie chcą lecieć. One nie współpracują z graczmi. Przez cały dzień dropienia wydropiłem 45 kluczy, potem Ola przyszła, jeszcze wytropiła 10, to mieliśmy 55 kluczy. Takie 10. No bo później ze skrzynek otworzyłaś. Tak, i potem 11. No ale później ty już sama tropiłaś, gdy ja poszedłem jeszcze. No i... Te klucze nie za bardzo współpracują. Na cały dzień tropienia, od 10 do 20, to ile wytropiliśmy? 60 coś kluczy było chyba te? 70. Chyba tak. No. I poleciał kostium, który jest nic nie warty aktualnie. I nic nie będzie, bo to są kostiumy na przykład 6 dni, 7 dni i tyle. Teraz jest boss, który Ola najbardziej lubi. Nie widzę go. Tak, bo on nie chodzi. Trzeba go aż zatoczyć. No, teraz nie mogę go... O, ruszyć. Dobra. Trzeba go zatoczyć aż do ściany. Żeby go pod ścianą ubić, bo jeżeli weźmiemy go tu, to będzie nam miatał się po całych ścianach, wszędzie. Będziemy za nim biegać, to nie o to chodzi w tym. Więc bierzemy go pod ścianę. A hełm zdjąłem tylko dlatego, że w hełmie mam szansę na otrucie. I nie chcę go otruć teraz, tylko chcę go otruć za chwilę. Jeszcze. Dobra. Zakładam hełm. Oj. Nie pykło. Z kim tak piszesz? O, to nie to parku. To bij, a nie pisz. Popiszesz później. Co jeszcze dropi w ogóle z tego eventu? Dropią takie bronie, co też są kostiumami na 7 dni. Też dużo nie dają, ale zawsze ten szybkość ataku, szybkość zaklęć, 5 na ludzi więcej. No i to chyba tyle z całego eventu na tym serwerze. Ale najważniejsze, co właśnie z tego eventu chcę wynieść, to jest ten pet, czyli nietoperz. Ten jest na zawsze i bardzo mało osób na serwerze go ma, bo to jest 5%, że dropnie z bossa. No, no dobra, to on dla nas jest 5%. Chociaż na stronie pisze, że jest 5% na to, że ci go dropnie. A innym dropi już trzeci pod rząd, a my jesteśmy na nim 20 któryś raz. 22 chyba aktualnie dokładnie, tak? Bo raz... 23. No my 23 jesteśmy i jeszcze nam to nie dropnęło. Tylko, że on nie dropi klucze. Kupuje. Aha. No, a my dropimy klucze. Skrzynek. Po prostu musi tak jakby odbija to. W sumie rację. Ale co, czarny dropnął to, czy? Tak, dwa. No nie wierzę. Ale on był na to 80 razy, no to... No to za 40 też nam powinno dropnąć. To dopiero w połowie jesteśmy. No, to jest w ogóle tu mam jeszcze pisanki z tego. No ja też mam. Za rok będziemy pisanki oddawać szybciej. Chyba nie za rok. Ale czy ja wiem, czy będę wtedy grała w Betty?
patrzę, kurde. No, nawet Woj, który ma w połowie 10,50 EQ z butami, bransoletą, wisiorkiem, kolczykami, no jedynie co nie ma to zbroi 10,50, tarczy 10,50, hemu 10,50 i broni 10,50, ma dwie broni, ale żadna nie 10,50. Nie da rady tego samemu ubić, musi mieć jeszcze wsparcie, to tutaj misia przyszła z pomocą. I dlaczego misia u mnie jest bez buffa? Aha. Bo boss na mnie jest. Ale mógłby ją jakoś opijać. Mógłby, ale jest troszkę tempowaty, a pomoc smoka bym prosił. No przecież... Użyjmy te buchy. Nie być daje, jednak się nie daje. Już. Dobrze. Może się uda jeszcze na tym odcinku dropnąć tego gacka, a jeżeli się nie uda, ale ogólnie dropnę, zanim wyrenderuję ten filmik i wrzucę go na YouTube'a, to postaram się jeszcze gdzieś wrzucić jakąś wstawkę, jak ten gacek wygląda. No i teraz bijemy ostatniego bossa, czyli właśnie tego, z którego poleci ten cały gacuś i najlepsze rzeczy z niego dropią. To jest już ostatni boss. W ogóle 11 minut, 12 minut nagranie trwa. Z tego się przywitaliśmy z jakieś te. Ale to ładnie się wyrabiamy z tym nawet. Ja mówię, że się nie wyrabia. Tylko tak się wydaje. Ale fakt. Na lwów byśmy byli godzinę, a tutaj jesteśmy, no bodajże, no załóżmy te 17 minut. No, tylko taki event jest raz w roku, a zysk na tym jest ogromny, no bo jedno takie coś, ten symbol, kosztuje 45 kapereł. Aktualnie można go zdobyć tylko z Minokinga, na którego trzeba mieć konto 10,50, to właśnie ten krwawy powstaje 10,50, misia powstaje 10,50 i ten szaman. I będziemy chodzić na tego Minokinga właśnie po to. Teraz przez te 4 dni można to zdobyć zabijając tylko te bossy. Do tego są węgorze, które są też bardzo, bardzo drogie i też dropią z tych bossów. Dropi bardzo dużo skrzynek z perłami, co też bardzo jest drogie. No zmianki, dodania oczywiście same w sobie są drogie. Materiały na szarfę. Mamy już 55 materiałów na szarfę. Szarfa to jest, można sobie w nią, to jest jak z PL-a. Ktoś grał na PL-u, to wie, lub ktoś widział tam na PL-u. Serwery prywatne sobie to zgapiły. I to też bardzo dużo daje. Więc bardzo duży zysk przez te 4 dni, można naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się wzbogacić. Ale tak bardzo, bardzo się wzbogacić. Nie tak bardzo, bardzo, tak bardzo, bardzo, bardzo się wzbogacić. A na LW jedna godzina i masz 45... Może tak 70 kapereł, coś takiego może będzie z jednego LW. A tutaj z jednego przejścia na to już masz 45 kapereł gwarantowane z tego dowodu. W węgorze, plus do tego skrzynki z perłami. Plus do tego jeszcze te odpały, czyli kryśki, tu szóstki z tego dropią, dziesiątki, czyli te najlepsze, jedynka mi wcześniej dropnęła, trójki z tego dropią, no i przeważnie dropią szóstki i dziesiątki. Jedna jedynka mi dropnęła i trzy te, tak trzy? Tak, trzy trójki. Dwie dziesiątki i pięć szóstek. No i jakoś to będzie. Będzie. Hajs się zgadza, wszystko się zgadza. Nie wiem, co tylko z tymi kostiumami zrobimy, bo ich naprawdę tu jest bardzo dużo. 2, 4, 5, 10, 15. Czyli już będziemy to oddawać? No nie wiem. Jeszcze jest godzina... która jest godzina w ogóle?
Bo ten na Imatinie mi się zbagował zegarek. 0038. Co? Ten na Metinie zegarki są zbagowane. Nie fajnie, nie fajnie. No u mnie naprawdę. Albo ja mam coś zwalone z tym zegarkiem. U mnie to tak śmiesznie rozmazane jest. 28.03.0. A nie wiem. Kilka zegarków naraz, tak jakby mi naszło na siebie. No i chwila prawdy. Czy się uda, czy to wydropi. Gyzy. Co gyzy? Ktoś to dropnął? Nie. Oczywiście nie wydropiło. Jak zwykle. Co? O, zmianka drobna. No, czyli na zmianę idziemy. Zmianka, dodanie, zmianka, dodanie. Więc fajnie. No, to był taki 16-minutowy odcinek właśnie, co robiłem przez te jebane 4 dni i co jeszcze chcę wydropić przez te 4 dni. Jeżeli się spodobało, nie pogardzę łapką w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Metina, no niekoniecznie z bossów, ale jakieś tam wyprawy, czy tam nowe konto, żeby sobie porobić, czy tam jakąś gildię z widzami, no to możecie napisać w komentarzu, to coś się pomyśli. No i gdzie ty poszłaś? Co wyszłam z tego? No z grupy wyszłaś. Idę na baranę. A. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Olu, coś na do widzenia. Pa, pa. Standardowo, pa, pa. Dobrze, to weźmie.